Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj nie przypadkiem jesteśmy przy grobie Stanisława Staszica. Urodził się w 1755, zmarł w 1826. Czyli 45 dodać 26, 70 lat. I co? I ilu z was ma 70 lat? Ilu z was uważa, że się starzeje? Że to już koniec. Co tu robić? Starość już. Człowiek staje, wszystko go boli. Te przymioty młodości trzeba odstawić na bok. I co zostaje? Ono zostaje wieża Kościoła Bielańskiego. Słuchajcie, i trzeba się zająć pomaganiem innym ludziom. Jest proste jak 20 metrów brzuchu w kieszeni. Zrób coś codziennie dla drugiego człowieka. Zacznij mu pomagać. Twoje życie nabierze wtedy sens. Nie wiem jak wy, ale mnie wielokrotnie w moim życiu ludzie pomogli. Dzisiaj te drzwi są zamknięte. Ale niektóre drzwi były przede mną otwarte. Jestem wdzięczny tym ludziom. Jak ja mogę im to oddać, jakich już nie ma? No mogę ja pomagać innym ludziom. Nie każdy z was się zastanowi, czy nie mieliście w życiu czegoś takiego, że jesteście komuś za coś wdzięczni. Ja mam. Nie wiem jak wy, ale ja mam bardzo dużo takich ludzi. I wam powiem, że często zapominam. A jak zapominam, to jest wtedy ze mną bardzo źle. Bardzo źle. Wdzięczność jest to podstawa. Wdzięczność. Człowiek wdzięczny tak naprawdę chce żyć. Jeśli jesteś wdzięczny za wszystko tak naprawdę, co się spotyka, za ten oddech nawet, za to, że mogę do was mówić, że ktoś mnie słucha. To jest właśnie to. Wdzięczny za to, że mogę jeszcze chodzić. Jest wielu osób, które nie mogą chodzić. Ja chociaż mam już 64 lata, to jak widzicie, jakoś się jeszcze trzyma. I dzięki temu, że paru z was mnie słucha, że subskrybuje ten kanał, że lajkuje, dzięki temu żyję. Wiecie, jestem człowiekiem ogarniętym nałogami, które wcale nie zniknęły. Kiedyś piłem dzień i noc, przez wiele lat. Paliłem papierosy. Nurzałem się w różnych tam rządzach swoich. A dzisiaj co? Przyjeżdżam pod taki kościół. To była fajna sceneria. I nagrywam się dla was. To jest to takie nowe. Widzę na przykład